Rozdział 7. Pierwszy list do Koryntian. Komentarz. Wersety od 1 do 2, 7 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Apostoł napominał już wcześniej świętych w Koryncie do zachowania praktycznej świętości. Teraz ilustruje, jak zachować ją w naturalnych relacjach życiowych. Chrześcijaństwo nie odrzuca porządku natury, jednak chce skorygować nadużycia, którymi upadły człowiek skaził naturalne relacje. Każdy mężczyzna ma prawo mieć własną żonę i każda kobieta ma prawo mieć męża. Małżeństwo jest słuszną i właściwą drogą zapobiegającą pokusie wszeteczeństwa. Jak widzimy, całkowicie nieusprawiedliwione i fałszywe jest przekonanie, że do osiągnięcia wyższego stopnia duchowości niezbędne jest zachowanie ascetycznego stylu życia. Wersety od 3 do 5 pierwszego listu do Koryntian rozdziału 7. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy. Podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie strońcie od współżycia z sobą, chyba za wspólną zgodą, do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie. A potem znowu podejmujcie współżycie, aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Apostoł daje radę tym, którzy są w związku małżeńskim. Relacje małżonków ma cechować wzajemna zależność. Oboje powinni troszczyć się o zaspokojenie potrzeb współmałżonka. Wersety od 6 do 9. A to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Lecz każdy ma własny dar łaski od Boga. Jeden taki, a drugi inny. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowom. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński, niż gorzeć. Poprzednich słów, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża, apostoł nie traktuje jako nakazu. Jego pragnieniem jest, aby wszyscy, podobnie jak on, pozostali stale w stanie wolnym. Rozumie jednak, że nie każdemu jest dane od Boga, by pozostać w tym stanie. Kto nie ma takiego powołania, lepiej, aby wstąpił w stan małżeński. Wersety 10 do 11. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona nie opuszczała. Ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Należy zwrócić uwagę na następujący aspekt. Małżonkom apostoł nie daje własnych rad, ale bezpośredni nakaz od Pana. Żona ma nie opuszczać męża. Jeśli by go opuściła, powinna pozostać niezamężna albo się z mężem pojednać. Również i mąż nie powinien się z żoną rozwodzić. Wiersze od 12 do 17. Pozostałym zaś mówię ja.
Nie, pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Bo skądże wiesz, żono, że zbawisz męża, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Poza tym niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Apostoł zajmuje się w tym fragmencie trudną sytuacją brata mającego niewierzącą żonę lub też siostry mającej niewierzącego męża. Apostoł udziela im swej rady. Należy mieć na względzie, że nie przedstawiono tu sytuacji, w której wierząca osoba poślubia niewierzącą, ponieważ to jest ewidentnie wbrew zamysłowi Pana. Pokazuje to 2 Koryntian 6, rozdział 14, werset. Tutaj jest rozpatrywany przypadek małżeństw mieszanych, których jedna ze stron nawróciła się w trakcie trwania małżeństwa. W tym przypadku wierzący nie jest skażony przez związek z niewierzącym. Wręcz przeciwnie, to niewierzący i dzieci narodzone z tego związku są uświęcone. Uświęcenie i świętość nie oznaczają jednak stanu duchowego, który prowadzi ich do żywej relacji z Bogiem. Tu pojawia się raczej myśl, że przez wierzącego związek ów jest uświęcony i uznany przez Boga tak, że wierzący może w nim pozostać. Jeśli jednak niewierzący partner odejdzie, wierzący jest zwolniony z obowiązku trwania w tym związku i nie powinien procesować się z tym, który go opuścił, ponieważ jesteśmy powołani do pokoju. To nie daje jednak wierzącemu w żaden sposób przyzwolenia na zerwanie więzi i opuszczenie niewierzącego, ani na powtórne wyjście za mąż czy ożenek. Wierząca osoba nie powinna w żaden sposób odseparowywać się od swego niewierzącego małżonka, ale pozostawać w związku, licząc na łaskę Boga konieczną do zbawienia. W ten sposób poddajemy się pokornie prowadzeniu Pana i postępujemy zgodnie z Jego wolą. Słowa: tak też zarządzam we wszystkich zborach Bożych. Przypominają nam ważną prawdę, że ten porządek ma również zastosowanie we wszystkich świadectwach zgromadzenia. Wykluczona jest możliwość niezależności pojedynczej komórki zgromadzenia. Pojedyncze wspólnoty nie są niezależnymi społecznościami czy instytucjami mającymi wolność we wprowadzaniu i praktykowaniu swych własnych zasad. Słowo Boże jest niewątpliwie naszą jedyną wytyczną i zgromadzenia posłuszne Jego światłu będą zjednoczone w poddawaniu się pod Jego instruktaż. Wersety 18 i 19. Był ktoś w chwili powołania obrzezany? Niech nie ukrywa obrzezania. Był ktoś w chwili powołania nieobrzezany? Niech się nie obrzezuje. Obrzezanie nie ma żadnego znaczenia i nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia, ale tylko przestrzeganie przykazań Bożych. Apostoł mówił uprzednio o wezwaniu Bożym kierowanym do niewierzącego człowieka, który przyjął wiarę wówczas, gdy był już związany z niewierzącym.
Tu mówi także o wezwaniu Boga, które dociera do niewierzącego, obrzezanego czy nieobrzezanego, i prowadzi do żywej wiary. Wiemy, że żydowska tradycja przywiązywała wielką wagę do obrzędu obrzezania. W pewnej chwili pojawili się tacy, którzy zaczęli nauczać, że jeżeli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Mówią o tym Dzieje Apostolskie, 15 rozdział, 1 werset. W tym miejscu apostoł stwierdza, że dla chrześcijanina obrzezanie czy nieobrzezanie nie ma żadnego znaczenia. W oczach Boga wartość ma posłuszeństwo wobec Jego słowa, nie zaś wywodzące się z religii powierzchowne różnice. Wersety 20-24. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie trap się tym, ale jeśli możesz stać się wolnym, raczej korzystaj z tego. Kto bowiem jako niewolnik został powołany w Panu, ten jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie kto jako wolny został powołany, jest niewolnikiem Chrystusa. Drogoście kupieni, nie stawajcie się niewolnikami ludzi. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. Później apostoł przedstawia powołanie Boże prowadzące do wiary ludzi zajmujących różne stanowiska i przedstawicieli różnych warstw społecznych. Co więcej, dowiadujemy się, że podobnie jak obrzezanie albo nieobrzezanie nie mają nic wspólnego z naszym chrześcijańskim powołaniem, tak również pozycja społeczna, czy to niewolnika, czy też wolnego człowieka, nie ma dla Boga żadnego znaczenia. Apostoł podaje ogólną zasadę. Każdy zatem niech pozostanie w stanie, w którym znajdował się w chwili powołania. Nikt nie powinien zamartwiać się tym, że jest niewolnikiem. Jeśli jednak ma możliwość stania się wolnym człowiekiem, to tym lepiej. Niech korzysta z takiej możliwości. W każdym razie chrześcijański niewolnik powinien pamiętać, że jest wyzwoleńcem Pana. Kto zaś powołany został jako wolny, nie powinien zapominać o tym, że jest niewolnikiem Chrystusa. Obydwaj zostali wykupieni za tę samą cenę. A ten, który nabył nas swą drogocenną krwią, ma do nas wszelkie prawa. Tak więc, gdy jesteśmy napominani, by pozostać w naszym powołaniu, czy to jako niewolnik, czy wolny, to w tym celu, aby być z Bogiem, albo dosłownie przed Bogiem. To znaczy trwać w społeczności z Nim. Wersety od 25 do 34. A co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty. Ja zaś chciałbym wam tego oszczędzić. A to powiadam, bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. A ci, którzy płaczą, jakby nie płakali. A ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili. A ci, którzy kupują, jakby nic nie posiadali. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali. Przemija bowiem kształt tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie,
Oto jakby się panu podobać, a żonaty troszczy się o sprawy tego świata, oto jakby się podobać żonie i żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. Apostoł zwracał się uprzednio do tych, którzy są w związkach małżeńskich. Teraz udziela rady tym, którzy są w stanie wolnym. Z powodu obecnego stanu świata, jego udręk i potrzeb, a zwłaszcza ze względu na to, że czas jest krótki i światowe smutki i radości wkrótce się skończą, bo kształt tego świata przemija, stwierdza, że dobrze jest dla chrześcijanina być wolnym od ziemskich związków. Nie oznacza to jednak w żadnym razie, że jeśli mąż związany jest z żoną, to ma się z nią rozłączyć. Jeśli jednak jest w stanie wolnym, niech w nim pozostanie. Chrześcijanie, którzy wstępują w związek małżeński, nie czynią nic złego, ale będą mieć doczesne kłopoty. Tymczasem apostoł wolałby w miarę możliwości oszczędzić nam tych trosk, byśmy mogli służyć Panu. Jest to bowiem rzeczą oczywistą i w pewnej mierze słuszną, że małżonkowie chcą się sobie podobać, podczas gdy niezamężne siostry oraz nieżonaci bracia posiadają więcej wolności, aby służyć Panu bez jakichkolwiek przeszkód w sferze duchowej i materialnej. Wersety 35-40. A to mówię dla własnego dobra waszego, nie aby sidła na was zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicznie. A jeśli ktoś uważa, że wobec swej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni co chce, nie zgrzeszy, niech się pobiorą. Kto jednak mocno postanowił w sercu swoim, bez przymusu, a panuje nad wolą swoją i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziedzictwie, dobrze uczyni. Tak więc kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, ale kto nie poślubia, lepiej czyni. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie, a sądzę, że i ja mam Ducha Bożego. Mówiąc w ten sposób, apostoł ma na uwadze nasze dobro. Nie ma zamiaru wpędzić nas w jakieś sidła, zakładać na nas pęta, co mogłoby doprowadzić do fałszywego wyobrażenia, że powinniśmy zostać mnichami albo zakonnicami. Pogląd ten doprowadził do ogromnego zepsucia wśród dużej części nominalnego chrześcijaństwa. Apostoł pozwala wszystkim wstępować w związek małżeński. Na koniec kieruje również kilka słów do wdów. Odpowiada na pytanie, czy mogą wyjść powtórnie za mąż. Jego odpowiedź brzmi tak. W teraźniejszym czasie stanie wolnym, wolno jej wyjść. Jego odpowiedź brzmi tak. Wolno jej wyjść za kogo chce, byle w Panu. Sądzi jednak, że mówiąc, iż lepiej byłoby dla niej, gdyby została w teraźniejszym stanie wolnym, udziela rady zgodnie z wolą Pana. Koniec komentarza do rozdziału 7, 1 listu do Koryntian.